zacznę ci lepiej. Ha! Ej, wiesz, jesteśmy na żywo? Fantastycznie. Witamy wszystkie osoby, które są z nami w przyszłości, a przy okazji, znaczy w międzyczasie tak zwanym, czekamy na wszystkich dołączających. Patrz, nawijesz. Słuchajcie, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie z wyjątkowej przestrzeni Mai. Zaraz w ogóle opowiadam. Miło nas gościć. Tak, jesteśmy po raz pierwszy w innej kuchni i w sumie mówiłam ostatnio, że super byłoby nagrywać live w jakiejś takiej pięknej kuchni, gdzie jest cała wyspa, dobre światło, więc słuchajcie, te osoby, którym tego brakowało, to mamy to. Także dzisiaj zgodnie z obietnicą będziemy robić pierogi, ale czekając na... Boże, jak dużo osób, właśnie zastanawiałyśmy się z Mają, czy to zrobić w weekend, czy w tygodniu. Jest to bardzo miłe, że o 18 w sobotę się dołączacie. O, jedna rzecz jest taka, że musimy naprawdę się skupić, żeby coś przeczytać, więc myślę, że taka część bardziej... Cześć Karo! Taka część bardziej pytania i odpowiedzi przyjdzie w drugiej części naszego gotowania, a póki co muszę przedstawić przecież moją gościnę, bo ja zazwyczaj jestem tutaj sama na tych live'ach, ale dzisiaj jest ze mną Maja, która jest moją przyjaciółką, przy okazji jest mistrzynią robienia pierogów z tego. Tak. Nie, ale czy ty wiesz o tym, że u mnie w mieszkaniu od 4 lat jest tradycja, że właśnie z moimi przyjaciółmi robimy pierogi przed świętami i w tym roku robię je z tobą teraz. Co ty mówisz? No tak, ja jestem pod dlatego ja ci zaproponowałam robienie tego, no. Boże, jak fajnie. Serio, tak, serio. Tło historii jest takie, że Maja się zna, a ja raz w życiu robiłam pierogi. O, jest Oneczka też. O, witam wszystkich. W każdym razie pod film na YouTubie poprosiłam moją babcię o to, by podzieliła się przepisem. Wtedy jedyny, pierwszy i ostatni raz zrobiłam pierogi, więc to będzie druga, moje drugie wydanie. I Maja przejmie stery, bo się po prostu na tym zna. Także słuchajcie, nie wiem, czy Wy też będziecie teraz te pierogi lepić, ale mam nadzieję, że to Was jakoś tak trochę nastroi do świątecznego klimatu. Co a przynajmniej zainspiruje pod względem farszy. Tak. Cześć Aneczko! Aneczka właśnie w tamtym roku albo 2 lata temu ze mną robiła, więc pewnie się domyśla, jak ja będę robić. Tak, bo ja... Mówimy od razu? Znaczy, najpierw tylko powiem, że to nie są jakby takie w moim wydaniu klasyczne pierogi wigilijne. Bardziej jest to próbowanie nowych smaków. Tak. Więc Maja robi takie, które u niej się pojawiają na Wigilii. Zaraz ci dam dojść do głosu. A ja robię totalną improwizację, ale najpierw w ogóle po pierwsze, jeżeli nie znacie Mai, to Maja jest wspaniałą edukatorką, ponieważ jest historyczką sztuki, która, dzięki której ja w ogóle stawiam swoje pierwsze kroki w świecie sztuki jako odbiorczyni. I zapraszamy do Mai. Zresztą to jest wszystko w tytule live'a. Właśnie nauczyłam się dzięki Mai, że można zatytułować live'a. To też jest ciekawa informacja. Druga informacja jest taka, że już w poniedziałek cykliczny, coroczny odcinek świąteczny podcastu z Mają będzie miał swoją premierę. A trzecia jest taka, że Maja Wam powie o swoich pierogach. Tak. Miło mi Was gościć w naszej kuchni. Zamieszania, trochę poza ramami. I dzisiaj mój farsz będzie składał się z 2 rzeczy jedynie, no można nawet z 3, ale podstawą są po prostu suszone śliwki i do tego cynamon i cukier i to są najlepsze słodkie pierogi wigilijne. To według mnie. Tak, i u mnie one totalnie są deserem w trakcie Wigilii. One są przed ciastami, czy jak to idzie? Nie, po ciastach, w trakcie rozpakowania prezentów, a tak naprawdę w momencie, kiedy wierzę pączki babci, to potem jeszcze konkurencja. Tak, konkurencja, ja zawsze babcia pączki i moje pierogi i to idzie jednocześnie. No więc to jest taki naprawdę wisienka na torcie. Wisienka na pierogu. A propos powiedziałaś o babci, no więc jakby całą też genezą tego przepisu jest, znaczy troszeczkę tutaj właśnie ten wątek babciny jest ważny, bo to jest przepis mojej babci na pierogi, które są moim zdaniem najlepsze na ziemi, bo one są takie po prostu delikatne, aksamitne, że zobaczymy, jakie będą na ziemi. Ale generalnie ja przez to, że moja babcia robi takie pyszne pierogi, to nigdy nie zamawiam pierogów, kiedy jestem gdzieś w restauracji, no prawie nigdy, bo boję się, że nie będą równie dobre. Więc jako, że ja mam przepis, a Maja ma fach w ręku, to spróbujemy odtworzyć pierogi mojej babci. I jeszcze kończąc wstęp pierogowy, cześć Mary, powiem Wam o moim farszu, który nie ma nic wspólnego ze świętami, ponieważ u mnie zawsze są pierogi z kapustą i z grzybami, ale takie znamy. Natomiast my zrobimy pierogi ruskie w wersji roślinnej, wegańskiej. I teraz 2 ciekawostki. Pierwsza jest taka, że raz w życiu jadą pierogi ruskie. Bardzo, bardzo dawno temu. Więc każdy smak będzie dobry. Tak, znowu smakowały dokładnie tak, jak powinny.
A druga rzecz jest taka, że nigdy nie próbowałam tego przepisu, ale wydawało mi się, że to połączenie, które wpadło mi do głowy, ma sens. Sprawdziłam teraz parę przepisów na blogach, zgadza się, więc Maja będzie bardziej sprawdzać, czy to jest rzeczywiście jakieś rzetelne odtworzenie, a ja będę się cieszyć tym, że może dobrze doprawię farsz. Także dokładnie tak. Będzie coś, także... Widziałam tam, że Aneczka pisała, gdzie jest nasz gin. My dzisiaj nie z ginem, tylko z pysznym, to jest rosé. Tak, to jest... Opowiedz, Karo. O Jezu, dzięki, bo nie wiem. Nie, nie, mamy tutaj po prostu wino musujące, różowe, które towarzyszy nam, ponieważ ja tak śmiechem, żartem pasuje mi do sukienki, więc stąd padł na ten wybór. Jest pyszne. Jest bardzo smaczne i mamy po prostu taki świąteczny cały nastrój w tym wszystkim. Mamy i toast, mamy gotowanie i mam nadzieję, że Wam się to udzieli. Jeszcze wkleję Ci muzykę, nie wiem, czy Wy ją co prawda słyszycie. Będę czasami się tak wychylać, żeby popatrzeć, co tam ciekawego piszecie. O, witamy Mary w Polsce. Tak. Także słuchajcie, zaczynamy. Ja będę opowiadać o przepisie. Przepis jest banalny i w jego skład wchodzą trzy rzeczy. Ja tu trochę zrobię nam miejsce. Czuj się tak u siebie. Dzięki! Więc mamy w ogóle, ja muszę zrobić dygresję. No. Skończyłam dzisiaj, jak Ci mówiłam, skończyłam dzisiaj oglądać pierwszy sezon serialu The Morning Show, który bardzo, bardzo mi się spodobał. Obejrzałam go w tydzień. Cudowna rzecz. I potwierdzam. No, jest to serial o programie telewizyjnym. I po prostu jak stoimy tu we dwie, tylko na szczęście dobrze sobie życzymy. Ale to jest jakbyśmy były właśnie, jakbyśmy prowadziły razem program i powiem Wam szczerze, że jakby to zupełnie jest inna dynamika, kiedy się z kimś prowadzi taką ala naturalną rozmowę, no ale powiedzmy, że w programie oni zawsze mają scenariusz, a my nie mamy scenariusza, tak jakby nie ma tutaj promptera, z którego czytamy, ale jest to bardzo ciekawe, żeby właśnie, też inaczej niż w podcaście, gdzie masz pytanie, odpowiedź, jakąś taką bardziej dynamikę wywiadową, to jakby dwie osoby mówią do kamery. No to była jakby dygresja klasyczna moja. Tak, mów co mam robić. Mamy, w ogóle mieszasz to od razu na tym? Tak. Dobrze, ja już to. Ja będę robić jak moja babcia. Babcia jest taki ładny kopiec. Potrzebujemy, słuchajcie, mąki, którą najlepiej przesiać właśnie. Przesiać, Jezu, dobrze, pierwszy błąd by był. Ja jestem tutaj jako menadżer. Dobra, mamy duże sitko. Mamy tutaj pół kilo mąki. Poczekaj, zrobię na odwrót, będzie mi łatwiej. Pół kilo mąki, słuchajcie, nie pytajcie jakiej, generalnie w sklepie zapytajcie, jaka najlepsza dopiero. Nie, ja czytałam dzisiaj, bo byłam bardzo zestresowana, że to muszą być najlepsze pierogi na świecie i czytałam, że może być to po prostu mąka między 450 a 650. Tak. Więc pewnie któraś z nich po prostu będzie około dobra. 500 w każdym razie. I... Mamy tutaj pół kilo i najlepiej ją przesiać. I do tego mamy bo jeszcze... wtedy dodajemy powietrze do mąki, to jest bardzo istotne. To nie jest takie przesianie dla przesiania, żeby zrobić więcej bałaganu, tylko dzięki temu one są po prostu bardziej pulchne. Tak samo do ciasta zazwyczaj jest w przepisie przesiać mąkę i po prostu dzięki temu napowietrzamy nasze ciasto i ono będzie bardziej sprężyste. To będzie potem jeszcze końcóweczka mąki, zawsze lepiej, żeby została, żeby mieć potem do wałkowania. Dobra. I do tego idą tylko dwa składniki, czyli 8 łyżek oleju, to jest sporo w ogóle, ale dzięki temu one są takie śliskie i aksamitne i szklanka gorącej wody. Dobra. I to jest to. Tak, i robimy tak jak moja babcia, moim zdaniem, czyli chciałam dziurkę na środku. To uwiecznić, bo to jest zbyt piękne, ale zapomniałam, że jestem na lajmie. Dobra, i mamy przepięknie przygotowany olej. Właśnie najfajniejsze dzisiaj w tym gotowaniu jest to, co zawsze chciałam zrobić. Czasami to w domu robię, ale nie w takim zakresie, bo raczej mi się nie... że mamy wszystko przygotowane w takich pięknych rzeczach. Bo to jest tak, że jak właśnie oglądamy program kulinarny, to wszystko wydaje się być takie proste, bo w momencie, kiedy ktoś zrobił za nas cały prep, rzeczywiście jest to sama przyjemność. I ja mam akurat takie doświadczenie, że jak nagrywałam filmy na YouTube'a kulinarne, no to przygotowywałam sobie te wszystkie rzeczy, ale nienawidziłam tego. Jak już wszystko było odłożone, to już było bardzo, bardzo, bardzo miło, ale ten cały właśnie nazwany krzyk... Ej, na razie dam 7, dobra? Dobrze, bo widać, że tego jest dużo. Dużo jest tego. Tak. Wow, i mam właśnie uciekło, trzeba zrobić białko. Większą dziurkę, polecamy. Dobrze. I to szybko zagniatać. W takim razie Ty już, Karo, wlejesz mi wodę, dobra? Tam tak, jest dobrze. Gorąca woda. Tak. I proszę... Szczerze? Ja nie wiem, jak to wyjdzie mi. Dobra, dawaj. Czy mam tu tak, na środek. No, najpierw połowę. Słuchajcie, to jest po prostu chemia i biologia. Tak, tylko też... Dokładnie. O, fuck. Przepraszam. Jak mu się podoba, słuchajcie. Ja o, kurza stopa! Tak, mówię na nogę. Może tak zrobię jednak. Tak, ale najbardziej chciałabym, żebyś ten olbrzymi nóż mi zabrała, bo zaraz się na mnie konacie. To jest show komediowe, słuchajcie. Dobra.
No i szczerze, ja nie wiem. Dawaj. Wow! dobrze, nie ma tragedii. I też ważna rzecz, że my tutaj mamy ciepłą wodę, nie wrzątek, ale ciepłą, bo dzięki temu skrobia puszcza. Skrobia? No tak, po prostu i będzie lepiej wiązało i jest takie cieplutkie, fajniutkie do ugniatania. Zawsze moja babcia do połowy wypieków daje. Ja bym obstawiała, że ciepła. To może być też kwestia glutenu. O glutenu, Boże, tak. Skrobi, glutenu, oczywiście. I glutenu. I moja babcia też zawsze do wszystkich ciast daje albo ciepłe mleko. Cześć, albo właśnie wodę. Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze nam doradziłaś toast. Nie wiem, tak, czy na jeszcze to troszkę. Taki pierogowy, ale dobrze. Nie, świetnie to wygląda. Powiem wam szczerze, że ja patrzę z podziwem na to, co Maja robi, bo jakby ja bym nie wiedziała, czy dać więcej wody, czy dać więcej mąki, jakby o co tutaj ma chodzić. Ale powiem wam w międzyczasie o moim farszu. Farsz jest banalny, tak jak mówiłam, nigdy nie jadłam ruskich pierogów, ale wiem, że są one też w zależności od tego, myślę, że to może być już, bo tam ja właśnie zresztą takie małe szklanki. W zależności od tego, w jakiej części Polski jesteśmy, to z tego co wiem, te ruskie bywają różne. Są na przykład osoby, które przygotowują pierogi ruskie tylko ze ziemniakami i cebulą, bez twarogu, ale ja myślę, że wzorowałam się tym przepisem bardziej popularnym i stwierdziłam, że super sprawdzi się tofu. Ja wybrałam tofu wędzone po to, żeby dać taki bardziej wyrazisty smak i też właśnie gdzieś czytałam, kiedy starałam się sprawdzić, czy moja teoria jest ok, że właśnie tofu wędzone sprawia, że od razu mamy ten efekt, jakby to były pierogi ze skwarkami, więc ja myślę, że to jest dobry trop. Mąki. Dobrze. Właśnie najważniejsze, ogólnie przerwę ci troszeczkę, żeby po prostu... Dobra, już. Żeby wyczuć to ciasto, bo na przykład teraz czuję, że ono jest bardziej mokre i trochę mąki, trochę tego, czy jakby... Jeszcze? Tak. Połowa rzeczy. Pani! Dobrze, że ci wody jeszcze dorzucę. Do tego mamy oczywiście ziemniaki, słuchajcie, które już mamy ugotowane i ostudzone, praktycznie rozgotowane, bo chodzi o to, żeby je ugnieść i może ja się tym zajmę w międzyczasie. Więc ziemniaczki będę po prostu ugniatała. Ja jestem człowiekiem, który robi wszystko na skróty w kuchni i generalnie nie obrałam ich, więc one nie są idealne, ale nie była to na smak i umówmy się, farsz jest schowany w pierogu. Więc nie ma co się tutaj stresować. No i do tego jeszcze podsmażona cebulka, jak to powiedziała Maja, duża ilość soli i pieprzu, żeby to było wyraziste. Tak jest. I myślę, że będzie cudnie. Więc najpierw oczywiście rozgniatam ziemniaki, zaraz rozgniatam też tofu. Rozważam, żeby to też zakwasić. A w międzyczasie trzeba jeszcze podsmażyć cebulę, więc nie wiem, czy ty myślisz, że to ciasto już jest... Nie, ja potrzebuję jeszcze chwili i dobrze, jakbyś po prostu wzięła swoją deskę. Dobrze. I możesz tu. Tylko, że... U góry. Tam, szukaj. Tak. Wyjdź sobie tą drewnianą pierwszą. No, więc jestem... O, cześć Kasia, jest tak cudownie. Z tempechem zamiast twarogu. O, to jeszcze o tym nie słyszałam, bo dla mnie tempech ma taki bardzo... Czyli mogę ten nóż ci zabrać? Czy ten będzie lepszy? Który nie, ten. Ja bardzo... cześć Zosia, może to miło. Ja bardzo... Lubię tempeh, ale tempeh niekoniecznie kojarzy mi się z takim smakiem a la serowym, a jednak ruskie są z założenia, no chyba po prostu z takim klasycznym twarogiem wiejskim, nie? Tak. U ciebie się je w domu ruskie pierogi? Prawie w ogóle. Okay, właśnie, bo my jesteśmy obie z województwa łódzkiego. Tak. Nie, moja babcia robiła, jeśli już, to pierogi z serem na wytrawno. Tak, bo znaczy to było śmieszne. Bo mój dziadziuś nie lubił na słodko pierogów serem, mamy tylko na słodko, więc on zawsze miał z pieprzem i solą bez cukru. I trzeba było się uważnie patrzeć, jak są sklejone, bo inaczej były sklejone dla dziadziusia, inaczej dla nas. No. Nie no, ja nigdy właśnie nie miałam ich w domu, ale wiem, że są osoby, które je absolutnie uwielbiają, ale jestem ciekawa, słuchajcie, dajcie znać. Czy u was je się pierogi ruskie w święta Bożego Narodzenia? Bo ja wiem, że to jest, czy może inaczej, z mojego doświadczenia i jakby z tego, co ja wiem i z moich rodzinnych historii, nie ma tradycji pierogów ruskich, ale stwierdziłam, że to zrobię po prostu, żeby zrobić coś nowego dla siebie. Bardzo egoistycznie tutaj dzisiaj. Ale jestem ciekawa, czy są osoby, które jedzą pierogi ruskie w święta. Jeżeli jecie pierogi ruskie w święta,
Dajcie proszę znać. No i w ogóle czy macie jakieś takie specjalne u siebie pierogi, bo na przykład jak ja mówię o tych pierogach z suszonymi śliwkami, to wszyscy są w szoku i nie ukrywam, że ja też je przyjęłam od mojej koleżanki, która jest z okolic Warszawy i dopiero od jakichś 5 lat to ja właśnie je robię w domu, ale wszystkim bardzo smakują. Ja też z Łódzkiego i nie jedliśmy ruskich. W Boże Narodzenie pierogi z kapustą i grzybami. Tak! U mnie też tylko u nas takie. Też takie. Ja płaczę trochę od tej cebuli. Wszyscy tak na razie mają. Zresztą po jakim z lipca. Bo jest płaczę, to jest przepraszam. Ojej, nie. O Panie! Wszystko będzie dobrze. Ja słuchajcie, nigdy nie kupuję białej cebuli, bo ona jest niewdzięczna, no. Zawsze czerwona i on jej nie płacze. Ruskie też. Każdy uwielbia chętnie, ale... Z włosów? O nie, w ogóle. Odpadają. Ruskie też są. No właśnie, ja myślę, że po prostu w święta muszą być pierogi i każdy wybiera te, które lubi. O, już jest fajniutkie. Nie wiem jak właśnie u was, ale u mnie jest na przykład tak, że raczej u nas nie ma takich wariacji na temat potraw wigilijnych, tylko one są jednak tradycyjne. Raczej nie ma tak, że ktoś coś wprowadza nowego, tylko jakby cały rok się czeka, żeby zjeść coś w tej wersji oryginalnej. Więc myślę, że raczej są takie klasyki na stołach. Kapusta jest z grzybami, ruskie i ze szpinakiem. Wow. W ogóle tylko nigdy nie jadłam pierogi ze szpinakiem. To też jest jakaś. No. Do farszu z kapusty i grzybów kilka wędzonych śliwek. O! Wow! Ja kocham takie połączenie. No, dobra, słuchajcie. Nie, to moim zdaniem idealnie. Podsmażam cebulę, tylko że muszę teraz włączyć taką funkcję w głowie, która się nazywa obsługiwanie kuchenki indukcyjnej i ona mi bardzo słabo działa. Jesteś pewna, że ta górna? To tak najpierw muszę odblokować. Jako, że to nie moja kuchnia, to ja wiem przecież, jak wiadomo. Na oleju chcesz? Tak, delikatnie? tak, poproszę. Musi być, proszę. Musi być zniszczona, jak to się mówi. No, a w międzyczasie można dalej z kaszą gryczaną i ziemniakami. Właśnie słyszałam o tym. A ja chyba już będę próbować zwałkowywać. Dobrze, to ja muszę przyspieszyć Nie, spokojnie. Też nie, moja babcia zawsze ma coś takiego, że jak się rozwałkowuje, to od razu trzeba zawijać. Okay. Więc może poczekam, podzielę na partię po prostu. To w tym czasie będziemy o Jezus, ja po prostu... Jestem ciekawa, ile nam wyjdzie z tej porcji ciast, mąki, pierogów, bo na razie mamy takie trzy, mogę pokazać, wyszło nam takie trzy kulki. Dobrze, słuchajcie, teraz ten moment, myślę, że jeżeli macie... jakieś pytania, to zapraszamy. Jakie gracje do gotowania, szczególnie pani czerwona. Wy nie widzieliście tyłem jeszcze, Karo. Nie zobaczcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiemy. A ja w tym czasie podsmażam cebulkę, która chwilę zajmie. Także jak coś ma, ja też kontynuuję. A możecie jej trochę pod ten... A, bo to jest 14. No. Ja nie wiedziałam, słuchajcie, nie znam się na tym zupełnie. Pojawiły się wcześniej pytania w ogóle jakby skąd są nasze kreacje, więc jeżeli chcemy się podzielić. Są fajne pytania, ekstra. Słuchajcie, szybciutko, moja sukienka jest Andress Code i fajne w niej jest to, że ma odkryte plecy. I to tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy strój. Nic więcej tutaj nie ma. Moja bluzka, sweterek z... And Other Stories. O, cudownie. I było pytanie, które ty odpowiesz, a ja w tym czasie będę nie przypalać tego. Jak my się poznałyśmy? To jest w ogóle prześmieszne i wiele osób się dziwi, bo to Karo do mnie przyszła. Po prostu. A dokładnie przyszła na otwarcie mojej firmy, czyli na taki jeden z pierwszych warsztatów o sztuce, które organizowałam. I chyba ci się całkiem spodobało, bo potem przyszła kolejne dwa razy. No i stwierdziłyśmy, że w sumie się lubimy i zaczęłyśmy się spotykać także poza warsztatami. Ale jeszcze dokończę właśnie, że to jest piękne, bo ja od jakiegoś czasu chciałam się, zanim cię poznałam, chyba tak rok zanim cię poznałam, miałam taki przebłysk, że chciałabym się interesować sztuką i kupiłam sobie książkę nawet, tą taką, nie wiem, czy to coś da, co ja teraz robię, ale powiedzmy. Chodzi o to, żeby pokruszyć topu. Generalnie kupiłam sobie taką książkę, Historia sztuki dla bezstrzałów po angielsku, która była arcynudna, ja przeczytałam z niej trzy strony.
Mogę ci mieszać cebulę. Tak, bo taki szachmat. Dlaczego ona się tak do połowy smaży? Żeby pół palnika było. Nie wiem, ja ją podkręcę. Będzie szybciej. I potem poznałam Maję i jak mi powiedziała właśnie nasza wspólna koleżanka, że ma znajomą, która robi warsztaty o sztuce, ja po prostu byłam tak podekscytowana. Więc no moja sprawa, moje serce, a przy okazji okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem. Więc reszta jest historią, że tak powiem. A było to 2 lata temu. Tak jest. To było jakoś niedługo przed pandemią. Dokładnie, w październiku, no. I potem jeszcze byłam chyba w styczniu i potem wyszłam lockdown za moment. Tak. Więc coś takiego. Skinka jest z Andreską, słuchajcie, bo dużo osób pyta. Ja potem wrzucę relacje i je oznaczę, więc jakby... na spokojnie. Ja myślę, że ona się... Ja bym ją tak troszkę zaszczepiła. No? Tak, zróbmy ją mocno. Bo ona wtedy będzie trochę słodsza. I mam nadzieję, że wszystkie proporcje nam tutaj dobrze zadziałają. Ja się muszę napić czegoś... herbatki? Tak, czegoś, co jest nie szampanem. Ale podejdę tutaj do pałeczek, bo tam jeszcze widziałam jakieś fajne pytanie. Lepienie pierogów bez fartucha. Słuchajcie, no jest ciężko. Nie, ej! Jest ja, na razie mnie nic nie widać, to wiecie. Filip pyta, czy zostawisz mu trochę pierogu. O Jezu, Filipku, oczywiście, jutro do Was przyniosę na Wigilię. Okej, dobra, to jest jeszcze pytanie. Dobra, już wracam. Jest pytanie o talenty Galupa. Jak mówiłam o teście Galupa wielokrotnie, Maja nie robiła chyba tego testu, ale nie robisz, ale robiłaś różne podobne. Ale inne robiłam, no. Dużo osób mnie zawsze pyta właśnie, jakie mam te talenty, jak je czuję, że mówiąc to, jakbym zdradzała w ogóle, wiesz, zgliszcza mojej duszy. No. Ale mogę powiedzieć, jakby w tym top mam, ja znam te angielskie słowa, czyli to będzie connectedness, drugie to było ideation, potem individualization, achiever i learner. Czyli wszystko jest połączone i... Dobra. Bez fartucha. Takie indywidualne podejście do ludzi, jestem taką dużą idealistką, uczę się i jakby osiągam rzeczy. Jakby dla wtajemniczonych wiecie, o czym mówię, a jeżeli nie słyszeliście o tym, to przepraszam, bo powiedziałam to bardzo, bardzo lakonicznie. I ten test jest płatny, tak. W sensie są też dwie wersje. Jest wersja 5 podstawowych talentów. Jest wersja rozszerzona, gdzie są wpisane wszystkie 34 talenty w kolejności od tej najmocniejszej u Ciebie do tej najsłabszej. I do tego jest też takie omówienie, dzięki któremu możemy sobie zobaczyć, jak te talenty oddziałują na siebie, jak możemy je wykorzystać. Bardzo, bardzo fajna rzecz, naprawdę. Mi to kupiła moja przyjaciółka 1,5 roku temu i bardzo mi to dużo, bardzo mi to pomogło jakby w samopoznaniu. No więc jakby, jeżeli Was interesują jakieś takie tematy samorozwojowe, to polecam. Tutaj kolega nam zajął wszystkie możliwe miejsca na pytania, więc słuchajcie, jak macie pytania, zapraszamy, a my w tym czasie myślę, że ta cebula jest gotowa. Nie uważasz, że ta cebula jest gotowa? Tak. Dobra, więc jeśli chodzi o farsz, po prostu zrobimy go, żebyśmy miały już gotowe wszystkie rzeczy. Na razie pół ci dać? No myślę, że dużo. Cebuli nigdy nie jest jakby... za dużo. Jak nie uważasz? Dobrze powiedziałam, nigdy nie jest za dużo, bo zawsze mi się to powiedzenie myli. Także skąd sukienka? Sukienka jest z marki Andresco, słuchajcie. Ja obiecuję, że ja to potem oznaczę. Jakby ona jest też bardzo, czy jest super i jest myślę taką kwintesencją świąt. Zrobimy zamiankę, ja będę tak, robimy zamiankę i słuchajcie, tak, mamy tutaj ugniecione ziemniaki, do tego podsmażoną cebulę, i do tego nasze wędzone tofu, także wszystko przekładamy do miseczki i trzeba tutaj dać, jak to powiedziała Maja, dużo pieprzu. Tak. Ja bym tutaj dała też soli, mimo że tofu wędzone jest słone, no to mimo wszystko. O, ja wiem. I nie wiem, żeby tego nie zakwasić cytryną, co ty o tym myślisz? To moim zdaniem na sam koniec, okay. Już wiesz. Dobrze. Ja tutaj wszystko łączę. Zrobię pieprz. Ale to będzie ekstra. Zrób mi pieprz. Bo uwaga, my sobie przygotowałyśmy pieprz w ziarnach. Oczywiście jak macie młynek, to super. Zwykły też będzie pewnie spoko. Ja jestem zawsze fanką rozgniatania, bo wtedy jest bardziej aromatyczny i ma więcej smaku w sobie. No.
jakby podziwiam to. Myślę, że to jest wspaniałe, Maja, że nas inspirujesz, żeby rozgniatać swój pierś. Dostałyśmy pytanie, czy mamy swoje słowo klucz na najbliższy rok, czyli takie słowo, intencje, jakąś taką główną myśl, którą byśmy chciały wnieść w nasze życie, w swoje osobiste, w sensie w przyszłym roku. Masz coś takiego? Chyba od kilku miesięcy mocno chodzi za mną uporządkowanie rzeczy, które już są i wprowadzenie więcej ładu i spokoju, a wcale nie osiągnięcia, nie zdobywanie, nie właśnie, wiesz, cały czas ekspansja na wszystkich polach, tylko trochę ogarnięcie tego, co już jest do tej pory. Bardzo, bardzo piękne. No nie, serio, no. Myślę, że czasami właśnie zapominamy, że wokół nas już jest wystarczająco dużo narzędzi, rzeczy, które są super, tylko możemy też się im przyjrzeć, jakoś je zoptymalizować i je wykorzystać, zamiast coraz więcej. Tak, i żeby podomykać najpierw rzeczy, które nad nami wiszą od dłuższego czasu, a nie cały czas... Boże, jak pięknie pachnie ten pierś. No właśnie! No. O to chodzi. Ale to jest super, bo właśnie pamiętam, że rok temu przestałam nagrywać filmy na YouTubie, bo właśnie doszłam do wniosku, że wszystko to, co chcę robić, już mam, a przez to, że dokładam sobie więcej, to robię to gorzej. Mm-hmm. Jakby nie poświęcam wystarczająco dużo uwagi na to, co realnie mnie, znaczy najbardziej mi zależy, więc piękne. Moje słowo klucz, które sobie wymyśliłam, to jest przyjemność. Jakby ja chciałabym w przyszłym roku myśleć o tym, co realnie frajdę, co naprawdę lubię, tak po prostu, żeby mieć z tego no właśnie radość, żeby mieć z tego przyjemność, a właśnie nie widzieć w tym żadnego głębszego też celu, tylko po prostu robić rzeczy dla zabawy, dla frajdy. O Jezu, to moje drugie słowo to jest zabawa. No, więc możemy się w tym skończyć. Na jaką świąteczną potrawę najbardziej czekacie? Kapustę z grochem. No. Naprawdę. Mówimy o tym w przyszłym odcinku, że właśnie ja nigdy nie sądziłam, że będę taką fanką kapusty z grochem, bo jak jeszcze jadłam, byłam wszystkożerna i jadłam mięso, to zupełnie mnie nie ekscytowały potrawy wigilijne, a kapusta z grochem wydawała mi się być czymś tragicznym, w ogóle groch, masakra. A teraz po prostu wyczekuję tego najbardziej i ja w ogóle lubię jeść pierogi i kapustę z grochem naraz. Jakby to wtedy jest dla mnie najlepsze po prostu możliwe tak połączenie. Jest. A ja mogę pokazać, już mamy zmielony pięknie pieprz, tutaj drobniutko i mogę Ci go dodawać. Tak. Na razie pół może? Nie wiem, Maja. Jakby ja myślę, że lepiej za dużo. Spróbuj, tak? I będziemy jakby co jeszcze do. Było pytanie, jakie podróże planujemy w 2022? Czy masz A ja Ci nie mówiłam o mojej pierwszej. Ja coś nie mówię o mojej jeszcze, bo ja jeszcze nie spoko. Każda mówi o swojej, halo. To ja mam jedną zaplanowaną na pewno, a drugą na 90%. Ja nic nie wiem. No właśnie. Nie, o jednej wiesz, o drugiej nie wiesz. Czyli jeżeli jest jakaś ze mną. Tak, która będzie... Nie, to mamy w marcu jakby co zaplanowaną. Ale w lutym najprawdopodobniej, o ile otworzą granice, lecę do Maroka. No i to będzie mój prezent urodzinowy. Znaczy tak sobie wymyśliłam. Bilet, tak, znaczy bilety mam wybrane, miejsce, gdzie chcę spać, w tych riadach, wiesz, w tych hotelach, co w środku są baseny takie przepiękne, marokańskie, mnóstwo ażurów, mozaik i tak dalej, w ogóle, przecudny klimat. Właśnie marzy mi się, żeby tam pojechać, a drugi wyjazd, który na pewno, no to na koncert Adele do Londynu, więc to będzie miejsce, gdzie będę wreszcie mieć mnóstwo przyjemności, jeśli chodzi o muzea. Chyba do Was doleca. O, właśnie, towarzysz podróży się włączył. Wspólnik. No więc w marcu zaś planujemy z Mają kolejną wspólną podróż. Na fiestę życia. Tak, do Hiszpanii, którą chcecie powiedzieć historię, bo mogę Wam też opowiedzieć, przedwczoraj miałam interakcję z takimi panami pod wejściem do restauracji, którzy okazało się, że są z Hiszpanii. Zaczęłam z nimi rozmawiać, doradziłam im, gdzie iść dalej. I on, jeden z tych panów, jak ja już wyszłam z tej knajpy, wybiegł za mną i dał mi swoją wizytówkę. Powiedział, że jest z Walencji i że zaprasza na najlepszą paeję. I dał mi swoją wizytówkę, bo ma jakaś tam sieć supermarketów. No, jakiś taki gość. No to nieprzypadkowo właśnie zaplanowałyśmy podróż do Walencji na Fajas. Fajas to jest jedno z takich najsłynniejszych świąt w całej Hiszpanii i dzieje się właśnie w regionie
Walencja i w samej stolicy tego regionu, czyli właśnie Walencji, są bardzo, bardzo huczne obchody tego święta, które polegają na oczywiście tygodniowym świętowaniu, w którym są na takich dużych postumentach rzeźby wykonane, różne i paradujące polityków i różne inne rzeczy nawiązujące do wydarzeń, które się działy w ciągu ostatniego roku, ale nie tylko. I one w dniu jakby finału wszystkie są palone, dlatego jest fajas od właśnie płomienia i palenia. I wtedy są fajerwerki, wszystko, no i całe miasto się wielka impreza. Tak, wielka impreza. A imprezy w Hiszpanii, fiesty, to jest w ogóle najlepsze, co może być. I nieważne, czy to jest Malaga, czyli olbrzymie miasto, czy to jest malutka Polinia. Właśnie opowiadałam Ci, jak kiedyś z Magdą byłam w Polinii. To jest miasto, w którym właśnie mieszka Albert, przyjaciel moich rodziców. I tam też, to jest miasteczko, które ma 2 na 2 kilometry. Dosłownie maleńka mieścina. A tam właśnie, jak jest święto miasta, to jest tydzień imprez, wszyscy na ulicach, parady, wybory miasteczka. Właśnie nie! Po prostu wiesz, jak całe miasto świętuje, to nagle jest, wiesz, impreza. No, wybory miasta, może coś dla ciebie. No i z Jagódką moją właśnie, która jest, była w Maladze i Malaga też daje radę bardzo, fiesta de Malaga. Feria de Malaga. No, no to ja się jaram. A no, ja mam zaplanowaną podróż już za 2 tygodnie przedwczoraj. I na razie jeszcze nie zdradzam. Ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię. Już niedługo, także mam nadzieję, że się uda, dlatego nie zdradzam, bo jak wiemy, świat działa tak, jak działa obecnie. Chciałam się tutaj oprzeć, ale może lepiej. Ja chciałam spróbować swojego kawy. Właśnie sprawdź, jak chyba pan ma smakować. No, w każdym razie ja tutaj podejdę. Zobaczę, czego wcześniej były pytania, więc planuję podróż bardzo, bardzo ekscytująco. Doprawiamy. Doprawiaj. Myślisz, żeby dać cytrynę? Też, żeby tak zakwasić? Czy on jest pewnie zbyt ziemniaczany? Nie, dobry jest, jeśli o to chodzi. Dobrze, słuchajcie, patrzymy tutaj. Dużo osób komplementuje moje kolczyki. Słuchajcie, ja je kupiłam chyba jak byłam w liceum i nie mam pojęcia gdzie. Boże, teraz jakoś bym miała złotą twarz. Także jeśli chodzi o moją sukienkę, to odpowiem wam na to. Słuchajcie, jeszcze raz zbiorowo. W każdym razie jeszcze tutaj przejrzę. Okej, dobrze, zdecydowanie nawet ja pytam o sukienkę. Nie da się ukryć. Dobrze, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania do mnie i do Mai, to zadawajcie. A my kończymy robić nasze farsze i myślę, że to będzie tak, że najpierw, że od razu będziemy je lepić i od razu gotować. Po prostu nie wiem, czy robicie pierogi, to wiem, że trzeba zagotować wodę lekko posoloną i wrzucić tam pierogi, jak wypłyną do góry. To znaczy, że są gotowe. I najpierw zrobimy może te poprawne. I potem zrobimy deserek. Także wracam na posterunek. Też wesołe buziaki do wszystkich. I mam nadzieję, że to Was może zainspiruje do tego, żeby potrawy świąteczne robić w gronie bliskich. Żeby po prostu było sympatyczniej. Od razu mówię, że do tego farszu trzeba się nie ograniczać w przyprawach. Jak zawsze w kuchni przynajmniej. Tak, ja uważam, że zawsze, szczególnie jeżeli coś jest potem wygotowane albo wypieczone, to wydaje mi się, że zawsze lepiej to farsz zawsze mocniej. Może być trochę przyciągnięty w smaku, że może Wam się wydawać, że jest aż nadto, ale ja dokładam do tego ciasto, cokolwiek, to... Tak, myślę, że zaopiekowałaś się tym farszem. Ja mam taką cechę w kuchni, że ja nie próbuję w trakcie gotowania, jakoś mam po prostu, nie wiem dlaczego, bo skutek jest potem różny. Czy udało mi się wrócić do grania na pianinie? Zdecydowanie nie, ponieważ jest to moje postanowienie noworoczne od 2016, ale zrobię to, bo jest to duże, duże moje marzenie. Bardzo, bardzo miło wspominam te czasy, kiedy odcinałam się od świata, mogąc sobie grać na pianinie. Macie możliwość chodzić tylko do jednej restauracji do końca życia, do jakiej? Gotuję w domu. Do restauracji Stanisława Syrafina. Tak. Zaraz wrócimy do tego, bo jest pytanie tak szybciutko. Maja, masz idealny odcień blondu. Czy robisz fryzjera, czy sama? Nie, ja zawsze u fryzjera, ale to może to światło. A cały sekret jest w tym, że ja nie mam, że ja mam po prostu blond włosy, a jedyne co z nimi robię raz na pół roku to balejaż.
Nigdy nie robię farby, bo dzięki balejażowi one mi równo schodzą. Ale już masz teraz inny niż jak miałaś wtedy. Totalnie, wtedy miałam zimny taki, co nie? Jak wyszłam od razu od fryzjera. Było pytanie o to, jak się poznałyśmy, już opowiadałyśmy to, więc zapiszemy live, będzie można do tego wrócić. Spróbuj, to jest twoja łóżka. Tak? O, jak jest dobre. O, jest. Chcę, mam to próbować. O, matka, jest dobre. Jezu, ja bym to samo ze sobą zjadła. Serio? Co sobie robi, to jest tylko mniej warstwu. Nie, serio, nie robię tego. Ale to jest dobre. Ja muszę soliła. Możesz solić. No, ja robię śliwki. Rób śliwki. Czy teraz, aha, bo je trzeba jakoś tak zaprawić, czy coś? Nie, bo ja tutaj część śliwek mam pokrojonych, bo to są takie zwykłe śliwki suszone. Czasami też niektórzy wiem, że używają wędzonych, ale... To jest obojętne, ja wolę po prostu zwykłe suszone. I one są takie duże, ja je kroję na mniejsze. Tutaj jeszcze mi trochę zostało do pokrojenia. Mieszam je z cukrem i z cynamonem, bo ja uwielbiam cynamon, ale możecie bez cynamonu, to tutaj wiecie. Nie, no, korzenne przyprawy są konieczne. Było pytanie o tą restaurację, to tak zupełnie na serio. Jest to bardzo trudne pytanie, ale przyszło mi do głowy, że gdybym musiała wybrać jedną, to chyba chodziłabym do Bibendy. Bo Bibenda jest zawsze przepyszna. Zmienia się menu regularnie, tak no, bardzo regularnie, więc też mamy do czynienia z nowymi potrawami i też lokalnymi, sezonowymi składnikami. I to byłoby koniec. Ja jeszcze zaryzykowałabym, znaczy zaryzykowałabym, to nie ma nic z ryzyka, ale mogłabym powiedzieć Peaches. No, czy oni już robią swój chlebek? Tak, byłam wczoraj. O, wczoraj Pinchas ma swój chleb i to zmienia po prostu życie, bo tam jest mnóstwo pysznych sosików, ale dla mnie też drugim pierwszy raz w pierwszej chwili myślałam o Pinchas i bym dała też ex aequo, zgadza się. Jeśli chodzi o, było jeszcze pytanie, jak mój powrót do tańca, no na razie taki, że jak Maja ma urodziny, to tańczę. To jest mój powrót do tańca. Ej, ale szczerze, możemy razem wrócić, bo ja gadam o tym od 5 lat i tak gadam, a jeszcze nie poszłam na żadną salsę. Tak, to bywa. No bo jakoś tak, wiesz co, w Polsce mam wrażenie, że trochę inaczej się doświadcza tego tańca latynoskiego niż u źródła. Ale to może być tylko moja jakaś tam ignorancja. Jakie są moje zajawki jedzeniowe teraz? Ja ostatnio robię w kółko to samo, do jedzenia, więc jakby cieszę się na okres świąt, że będę jadła inne potrawy, będzie ktoś dla mnie gotował. I cieszę się na mój wyjazd, że też będę w jakimś innym świecie, bo ja w kółko ostatnio robię curry albo jakiś taki właśnie ryż z bakłażanem po azjatycku. Ewentualnie gotuję sobie zupę lub jem sałatkę z grillowanego brokuła, więc trochę wieje nudą. O, albo robię sobie frytki takie z pieczonych ziemniaków z hummusem i z grillowaną cukinią. Przysięgam, to jest cały mój repertuar. Nawet też mało chodzę do restauracji, więc to pytanie o restaurację trochę mnie nawet właśnie zastanowiło. Powiem wam, że miałam taką fazę właśnie latem, a teraz bardzo sobie cenię gotowanie w domu. Ale mówię, trochę bije nudą. Dużo jem też sałatek z grillowaną cieciorką. To co zrobiłam sobie, jakbyśmy w kościelisku, wróciłam na wkółko takie po prostu basic z sosem na bazie tahini, także polecam bardzo. No generalnie, a pieczona dynia, też mega zajawka na pieczoną dynię. No, jakby wiadomo, że fajnie jest w ogóle sezonowo podchodzić do gotowania. Sukienka jest Andresko, słuchajcie. Tak. Pytanie jest, moja droga, co tańczyłyśmy? Ja przez 8 lat tańczyłam w formacji tanecznej w mojej miasteczku. Ja miałam wtedy, mam dzieciaczki. No ja też! Od 5 roku życia. Ja chyba 6-7 i właśnie skończyłam jakoś koło 14 lat, 13, no tak mniej więcej 8 lat to było. A potem przerzuciłam się na salsę na jakieś 3 lata. I to chyba jest mi zawsze najbliższe i się w takich klimatach najlepiej czuję. Bo jakieś te one ale jak byłaś w tej formacji, to ja na przykład tak miałam, że my tańczyliśmy tam wszystkie możliwe style. To my dokładnie to samo. A ja potem się przerzuciłam na zajęcia z hip-hopu. Potem tańczyłam jakiś tam jazz, modern jazz, coś tam. I potem przez lata dance hall. A na studiach zapisałam się właśnie na salsę i bachatę. Ale to było dawno. I teraz nawet nie wiem czego. Ja najbardziej lubię tańczyć chyba tak po prostu. No. Co tam? O, zrobiłaś takie, że coś się nie, właśnie przypomniała mi się mój instruktor od salsy. Oh, wow. Adam był tak super, Boże.
Nie wiem, czy Adam jeszcze uczy, ale jeśli Adam, Adam uczy, to jest Zumba. Zumba chyba teraz robi. No, no Zumba to jest trochę co innego chyba. No, ale ja on już jest moją mamą. Jakby co, ja dodaję trochę cukru do tych śliwek. Jakie dzielnice w Warszawie są fajne do mieszkania według Was? Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja jestem fanką po prostu bycia bliżej centrum, bo lubię być w centrum dowodzenia światem. Ale myślę, że każdy ma też no, inne potrzeby, jeśli chodzi o to, jak wygląda zabudowa, jakie są wokół, jacy ludzie mieszkają wokół, czy gdzie jest dojazd do, nie wiem, do Waszej pracy, czy bliskość Wisły. Jakby to jest myślę mnóstwo wytycznych, więc nie chciałabym tego sugerować. Ja po prostu jestem człowiek z centrum, więc jakby... Tak, ale też ja popieram osoby, znaczy ja doświadczam tego, no bo teraz tu mam biuro i od 2 lat dużo czasu spędzam na Żoliborzu, że Żoliborz jest super i jeśli tylko macie możliwość tutaj mieszkać, a często wychodzi w rozmowach, że 80% warszawiaków chciałoby mieszkać na Żoliborzu, więc jest to ciężkie, to... Co że tam czytasz? I właśnie czytam, odpowiadam jakby pięć rzeczy na raz. Ale że polecasz Żoliborz? Polecam Żoliborz, tak. Jakie są nasze ulubione świąteczne filmy? Posłuchajcie podcastu w poniedziałek. Tak jest. Naprawdę, naprawdę, bo dużo o tym gadamy. Ale też było pytanie o to, czy przygotowujemy coś roślinnego na wigilijny stół. Totalnie uważam, że w ogóle jest to... Ej, mogę tak, już tak, robić tak, ciasto, co nie? Jest to bardzo roślinny dzień. U mnie po prostu zamiast ryby, znaczy jest też ryba dla tych, co jedzą, ale jest dużo właśnie śledzi z boczniaków, a reszta jest cała tak naprawdę wegańska, więc nie ma nic takiego odkrywczego. Ciasta są też zrobione wegańsko, wszystkie przepisy z jadłonomii po prostu zawsze polecam całym sercem i tak samo i na ciasta, i na śledzie. Opowiadam o tym naprawdę dużo właśnie w tym podcaście, zresztą we wszystkich podcastach, które były świąteczne. Słońce możesz grzeć już wodę. To się najpierw odblokowuje, tak? Tak, tylko to jeszcze musisz przytrzymać. Teraz kubkę. Trzymaj, trzymaj. Okej, dobra. Dobra. Jeszcze muszą zniknąć elki. Kuchnia indukcyjna. Fantastycznie wyłączyłeś wszystko, nie wiem jak, ale poczekaj. O, Karol, czy bliżej? Kupujesz mi... Kto mnie pyta, kupować mieszkanie? I don't know. Ja mieszkam w mieszkaniu od roku wynajmowanym i bardzo je kocham i na razie się nigdzie z niego nie wybieram, więc tak to wygląda. Ulubione ciasto na święta. Dla mnie jest to zawsze orzechowiec. Bo ciebie chyba też bym nie jest tort orzechowy mojej mamy, który jest przepyszny. Ja cały rok po prostu czekam na to zawsze. Tak? Czy mam ci jakoś pomóc? Nie, bo właśnie jakieś... Czy są jakieś zasady przy rozwałkowywaniu ciasta? Nie wiem, chyba to musi mi się trochę chyba bardziej skleić. Dodam odrobinę oleju. Dobrze. Okay. Bardzo dziękuję Ci, że to robisz, szczerze mówiąc. Ja nie wiem. Aż zgubiłam się, jakie było pytanie, bo miałam jakieś pytanie z tyłu głowy. Ale no, o wszelkich tradycjach świątecznych po prostu posłuchacie. My z Mają po prostu przechodzimy same siebie w poniedziałkowym odcinku. Jest bardzo dużo śmiechu, mnóstwo opowieści, anegdotek, ale też takich wzruszających, myślę, jakichś takich refleksji. Więc ta rozmowa w ogóle trwa prawie 1,5 godziny. Więc jeżeli macie właśnie ochotę sobie coś puścić, jak macie sobie coś puścić w tle do przygotowań, do pakowania prezentów, to bardzo, bardzo polecam. Jak zrobić wegański orzechowiec? No też jest to przepis właśnie Marty Dymek Jadłonomii, która odmieniła po prostu świat ciast w moim domu rodzinnym, bo ten orzechowiec to jest coś, na co czekają wszyscy. Każda osoba, niezależnie od wyznania i poglądów politycznych, lubi to ciasto. Śmiechem, żartem. To mam taką właśnie anegdotkę, jak upiekłam piernik wegański kiedyś na święta i były na stole 2 pierniki, wegański i niewegański. I jeden z członków rodziny powiedział, że woli ten chrześcijański, więc powiem szczerze, różnie bywa ci weganie, woganie. Śmiesznie, co? Dobra, są fajne pytania. Jakie jest twoje największe podróżnicze marzenie? Moje? Tak. Ameryka Południowa. Taki... I mówię to jako całość, bo... Okej, właśnie chciałabym powiedzieć, ale taki tour, że od razu pojechać do kilku? Tak, czy... znaczy chciałabym zacząć od Meksyku, a potem już całość. Totalnie. Moje to Nowy Jork. No. O, to też. Nowy Jork. Nie, dobra, to ja mam 3. Nowy Jork, ze względu na muzea.
Jest tylko ze względu na muzea. Jestem opera na muzea. Dobra, dzięki. Ameryka Południowa ze względu na to, że kocham hiszpański, kocham ten klimat. A trzecie, może dosyć nieoczywiste, to Petersburg. Ze względu na Ermitaż. No, 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 a to no ale Moskwa tak. Też, Galeria Tryjakowska tak, tak, i w ogóle. Tak. Myślę, że to jest, trochę mam ograniczenie ruchu, więc sobie... Nie, ty się nie odsuwaj. Tak, tak, może miło było z tobą. Ja będę tylko lektorem. Było pytanie, jakoś które oczywiście zgubiłam i teraz było, czy robię podcast z podsumowaniem roku. Zdecydowałam trochę zmienić może koncepcję i będzie odcinek z takimi inspiracjami roku, czyli jakby na początek każdego miesiąca pojawia się podcast z inspiracjami miesiąca, a tym razem będzie to zbiór najlepszych rzeczy, doświadczeń z roku 2021, z takim małym nawiązaniem do intencji na nowy rok, ale w ten sposób nie będą jakby takie moje osobiste jakieś refleksje, tylko to będzie po prostu podsumowanie różnych rzeczy, które wpłynęły na mnie dobrze w tym roku, ale tam będzie myślę sporo anegdotek, bo nie mogło być inaczej. Czy polecam jakąś fryzjera w Warszawie? No ja zawsze niezmiennie od lat polecam Kamila Olczyka z The Green Salon, dzięki któremu moje włosy po prostu zaczęły wyglądać tak jak w liceum, bo trochę je sobie zniszczyłam na studiach. Ojej, nic się stało. Dobra. No. Trochę je sobie zniszczyłam na studiach, więc polecam całym sercem. Moje kolczyki są, nie pamiętam jak pojęcia, nie mam te kolczyki, dlatego że mam je chyba z 6 lat. Bo to jest ten moment, kiedy wszyscy mówili, że powinno mieć kartu. No nie widać tego. Dobra, tam trudno. Będę cała w mózgu. Co pojawiło się jako numer jeden artist na waszym Spotify, a nie sprawdzałam w ogóle swoich wyników na Spotify. O Jezu, nie pamiętam. Maluma. Nie, w tym roku nie, bo mało biegałam, prawie w ogóle. Na pewno wiem, że jeśli chodzi o style, to miałam alternatywną polską muzykę wysoko, ale nie pamiętam reszty. Ja muszę sprawdzić, to jest bardzo ciekawe. Czy coś teraz czytasz? Ja coś nie mogę się zrozumieć. Czy coś teraz czytamy? Ja czytam książkę 4 Hour Work Week, którą napisał... Czekaj, to będzie za małe chyba, co? Tak, lepiej to, tak, czy za duże? Nie, dobre. Bo jeszcze mamy... Dlatego, że nie ma za grubej ramki, że... Bo zawsze trzeba mieć naszki. No właśnie, no możesz, tylko boję się... Ja się nie wypowiadam, więc od razu zaczynam. Nie, możesz. Bo dla tych, którzy dołączyli później, oficjalnie Maja się zna na pierogach, a ja robiłam je raz w życiu i to babcia mi trzymała za rękę, więc jestem tutaj bardziej jako uczeń. Ale ja też lubię się wypowiadać, w związku z czym stwierdziłam, że jest za grubo i postanowiłam z tym coś zrobić. Pojawimy sobie... O Boże, jest fajne pytanie, ale czy myślisz, że my jesteśmy... Ja czytam pytania, to ty się w ogóle relaksuj. Ja ci zadam to pytanie, ale musisz przejąć inicjatywę tutaj, bo już mam nic dalej. Ale nie, to już jest fantastyczny czas, moim zdaniem. Świetnie. Bo się boisz, a jeszcze raz, grube. Dobra, to jeszcze raz je przewałkuję na tą stronę. Dobrze. Pytanie, moja droga, jest takie. Jak powstał pomysł na przestrzeń? I proszę o story time. Dobra, może będzie long story short raczej, bo to inaczej byśmy... Wróćmy pamięcią do 1960. Dokładnie. Tak jak Karol wspominała, jestem historyczką sztuki, działam poza ramami, czyli opowiadam o sztuce... Widzisz, wyjść z kadry, stara. Dlaczego? Poza ramami. Jezu. Jedną z rzeczy, od których zaczynałam, gdzie się poznałyśmy z Karą właśnie, to są moje warsztaty. I ja prowadziłam warsztaty najpierw w przestrzeni, w tym samym budynku, w którym teraz się znajdujemy na warszawskim Żoliborzu. Uważasz, że cieńsze? Tak. Dobra. Ale mówię go tak. To tego zrób próbnego jednego. A ja będę jeszcze raz wałkować. Zjaram się. Zrobiłam jeden, drugi, trzeci warsztat. No i szybko zobaczyłam, że no fajnie by było mieć własną przestrzeń do robienia takich warsztatów, bo to jest po prostu niewygodne, jak cały czas musicie wynajmować gdzieś i tak dalej. Zabierać swoje rzeczy. Ja też po ponad roku właśnie pracowania z domu czy z kawiarni trochę się zaczęłam irytować i na świecie mam super przyjaciół, którzy też
Co wy? Też się zaczęli irytować. Nie, też mają swoją firmę. Tutaj daję farsz, i moja. Szukaliśmy tak przestrzeni po prostu. I ten magazyn, bo to kiedyś był taki pusty, brzydki magazyn. A to masz u siebie gdzieś takie jakieś zapisane właśnie zdjęcia? Przed mam i po? Chyba. Nie wiem, czy przed i po. Dobra, tutaj jest farsz, przepraszam. I teraz sobie po prostu to zabijam. Tak, to tylko dużo, za dużo, zdecydowanie za dużo. Ale spróbuj. To jest w ogóle jakaś niewygodna szklanka, to znaczy kieliszek. W każdym razie Maja wraz z ekipą wynajęli przestrzeń, która wyglądała jak polfabryczna ruina. Tak. I w kilka miesięcy zmienili to w cudowne miejsce, do którego ludzie przychodzą po prostu zachwyceni, nagrywają tutaj, robią przeróżne projekty, a moi przyjaciele tutaj pracują na co dzień po prostu i mają biuro, a jednocześnie jest to też fantastyczne miejsce spotkań, bo właśnie jest to cała zaadaptowana część z kuchnią i aż się prosi o takie przedsięwzięcia jak to dzisiejsze. Uważam, że zrobiłam to zacnie. Tak, a ja zrobiłam taki mini, bo a tym to... kieliszkiem mi się po prostu łatwiej wy... Nie, ale zróbmy jakiś większy, znajdźmy jakiś większy. To musisz jakiś ostry znaleźć, bo mnie wkurza ta szklanka, albo ty będziesz robić... Ja mogę robić. Czy to wrzucam? Nie, poczekajmy. Wszystkie naraz. Wow, o, zobaczcie, to jest Karo pieróg, a to jest mój. Ej, a co myślisz o tym? Jest za duży? Łop! Stara, będzie taki dobry, będzie dużo farszu. Dawaj. Jak dwoma pierogami najeść się? Ty lubisz takie pierożki? Dobra, to ty robisz te olbrzymie, ja robię te mniejsze. A, no dobrze. O, nie, dobra, to jest to spoko. O, tylko źle to zrobiłam. One będą gigantyczne. Nieprawda, one będą idealne. U mojej się zawsze takie robi. O, hit. Ale nie uważasz, że one są super? Nie, no, nie są potężne. Są potężne. Wielkość dłoni. Dobra. O, cześć Paula, Boże, witamy wszystkich po prostu miłych ludzi, którzy do nas dołączają. O, i Ania jest! Było tam bardzo dużo pytań, więc jeżeli wasze pytanie nam umknęło, to po prostu zadawajcie je ponownie, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewijać tych pytań. Moja babcia robiła takie gigantyczne pierogi. No właśnie, właśnie u mnie też są nawet większe zazwyczaj. Znaczy moja babcia nie robi może aż takich dużych, ale dużo moich różnych cioć właśnie robi takie duże. Ja uważam, że to jest fantastyczne, bo wtedy może być właśnie dużo farszu. Dużo przyjemności. A są ludzie, którzy na przykład wolą pieroga w pierogu, a ja wolę farsz w pierogu. Tak? O Boże, dobrze powiedziałeś, ja też. Tak. Ej, patrz, no, zarobisty pieróg w ogóle. Zobacz, prawie empanada. O właśnie, ty robisz empanadę. Jeśli jednego dnia, Boże, jedno danie i knajpa wegańska to... Boże, poczekajcie, nie rozumiem pytania. Jedno danie w konkretnej knajpie, czy jedno danie to jest jedno pytanie, a knajpa to drugie pytanie. Dajcie znać. Jakie eventy szukam się w zamieszaniu w styczniu? Sorry, poczekaj, ja nie mogę nadążyć za tym pytaniem, więc odpowiedzmy na to. Mam nadzieję, że będzie specjalny warsztat, jeszcze nikomu o tym nigdzie nie mówiłam. Dziękujemy. Promujący i trochę nawiązujący po prostu do tego, że dawno się nie widzieliśmy na żywo. Promujący nowy kurs, nową edycję kursu podstawowego i będą to takie warsztaty, jakie lubię najbardziej, czyli po prostu przy winie, przy dobrym jedzeniu i będziemy sobie mówić o sztuce, o obrazach, o wszystkich fantastycznych rzeczach. Teraz ja chciałam powiedzieć jako tutaj rzecznik prasowy, że Maja już robiła wcześniej kurs podstawowy, którego byłam uczestniczką i spełniała wymagania wszystkich właśnie laików, którzy chcieliby wiedzieć coś, a nie tylko, ale tak dla mnie jako osoby, która chciałaby coś wiedzieć o sztuce, ale ma to totalnie usystematyzowane. A teraz będzie on po prostu jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy, jeszcze bardziej szczegółowy, idealnie poukładany tak, żebyście mogli sobie wybierać poszczególne elementy, lekcje i sobie tę wiedzę porządkować w takiej dawce, w jakiej w ogóle macie ochotę, więc ja się tak jaram na to, a to będzie właśnie w nowym roku i myślę, że właśnie dodatkowo jakby takim komplementarnym działaniem, czyli przyjściem na warsztaty, tylko jeszcze jakby zaciekawicie się tym bardziej, bo ja uważam, że jakby nauka nauką, albo po prostu sama atmosfera warsztatów jest tak ekstra, bo ja na przykład dzięki Mai ośmieliłam się w ogóle wypowiedzieć cokolwiek na temat sztuki, bo wydawało mi się, że jeśli nie jestem, nie wiem, wyedukowana, nie mam doświadczenia i nie mam wiedzy... Możesz jeszcze tak robić?
Ja przynajmniej tak myślę, robię. No, my tak jeszcze trochę rozciągamy w palcach to ciasto, bo wtedy dopiero czuć, na ile można sobie pozwolić. Tak. Wymaga to rozmowy z ciastem, zdecydowanie. Tak, ale... Wybadania tematu. Ale dziękuję Ci, Karo, serio, że to mówisz. Właśnie czuję, dokończę, że ja po prostu normalnie bym się tak wstydziła coś powiedzieć i tak przy trzecim warsztacie w Mai zaczęłam sobie coś gadać. Jakby zupełnie bez jakby, to nie tak, że nagle miałam większą wiedzę, choć pewnie poniekąd tak, ale byłam w stanie powiedzieć, wydaje mi się, że to barok i oczywiście miło jest, kiedy się trafi, ale jakby to, jak nie trafisz, nie ma żadnego znaczenia, bo jakby Maja się tak ekscytuje, nawet jak ktoś powie bzdury, że to jest bardzo zachęcające. I zawsze jest, to bardzo dobra pomyłka. Tak, albo ciekawe, taki prawie, jeszcze nie prawie, ma to sens. Więc zdecydowanie tutaj nie ma egzaminowania, ale Karo jest tego najlepszym przykładem, że regularne przychodzenie na warsztaty, uczestnictwo w kursach i webinarach, bo już teraz możecie sobie korzystać z dużej ilości webinarów tematycznych, które są u mnie na platformie poza ramami, skutkuje tym, że jak teraz chodzimy razem po muzach i to nawet tych światowych, największych, Karo pierwsza z końca sali mówi, Maja, tam jest na przykład Velázquez, albo tam jest Rafael, Tycjan i inni, więc jest to naprawdę fantastyczne i co też moim zdaniem bardzo istotne, że chyba przekonałaś się do tego, że może ci coś się nie podobać, co jest przyjęte, ale że co jest przyjęte ogólnie za takie fajne i tak dalej. Tak. Jesteś w stanie powiedzieć, że dlaczego jest to ważne, ale mi się to nie podoba na przykład. No ale czułam się właśnie, jak byłam w Rzymie, to jednak ja coraz bardziej czuję się ośmielona, a jednak być z Mają w muzeum to jest jedno, a być bez Mają w muzeum, to ja sobie mogę myśleć, że barok Velázquez, ale nikt mi tego nie potwierdzi, więc czułam się bardzo zagubiona bez Ciebie, nie ukrywam tego. Czekajcie, bo tam było jakieś 300... Bardzo dużo pytań wjechało na raz wcześniej. O, właśnie. O postanowieniach już mówiłyśmy, więc zapiszemy tego live'a. Jest pytanie o... Czy książka mi się podoba? Tak, ta książka, o której mówiłam, czyli 4 Hour Work Week, jak najbardziej jest super, ale jestem jeszcze nawet nie w połowie. Czy zaliłaś wody, przepraszam? Nie, ale bo już je gotujemy, tą pierwszą partię, tak? Dobra. Natomiast jest pytanie o... dobra, to potem zapytam o te bajki, a tutaj trzeci raz pytasz, więc odpowiemy. Jeśli macie wybrać jedną knajpę do końca życia, to... Już powiedziałyśmy, że obie chyba byśmy poszły do Peaches w Warszawie. Ja też wybrałabym Bibendę. Jedna, więc powiem dwie. I jedno danie zrobione w domu to byłoby to. Więc Maja, byłoby to oczywiście pierogi. Szacuję. Gdybyś miała jedno danie jeść w domu, to jest twoje? Tak, twoje. Albo nie. Nie! Wykrawałam tym przecież. Chciałam... talerz potrzebujesz. Jedno danie domowe, gdybym miała już do końca życia, to byłoby straszne, ponieważ uważam, że piękne w jedzeniu... To trzęsie nie ziemi, tak? Piękne w jedzeniu jest różnorodność, więc absolutnie nie umiałabym jeść jednego dania do końca życia. Natomiast mogłabym spokojnie powiedzieć, jakie są jedne z moich ulubionych dań. Ale nie powiem, ponieważ jest to na bardzo trudne pytanie, nie żywię. Zawsze mówiłam, że jest to lasagna, albo że jest to... Rzucamy? Kotlet de Polak. Rzucamy? Tak. Mamy dużo wody w garnku i jest ona posolona, ale to jest istotne. Nie, tam szaleje na dole, ale teraz... Zaraz się zrobi. Dobra. Nie, teraz szaleje. Trochę ich jeszcze tak w ostatniej chwili, nie? No dobra. Teraz bardzo szaleje ta woda, tak, więc można je... Coś się z nią zrobiło, jakieś takie P, cokolwiek to znaczy. Może czyli power. Może one się wtedy rozwalą? Może trochę przyciszę? Nie. Teraz, bo to jakoś tak zestresowało mnie to. Ale ja kocham... szczerze... Ty musisz być na straży wyjmowania. Dobrze, będę. Ale szczerze, nie wiem, jakie są moje ulubione dania. Po prostu kocham bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, ale taka najprostsza rzecz na ziemi to byłoby super wiejski chleb z awokado i jajkiem. O tak, a dla mnie po prostu może być masło i sól i będę najszczęśliwsza. Ale takie na przykład, taka miska bliskowschodnia, taka humusowo, te klimaty też do mnie bardzo przemawia. I tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Bo to właśnie jest to pytanie. A ty coś odpowiedz, kochanie. O co? Ulubione danie domowe.
A, chleb z masłem, powiedziałaś. Chleb z masłem. Nie, naprawdę, ja to... Zawsze na mnie to zadziała dobrze. Myślę, co jeszcze lubię. Ja lubię naprawdę mnóstwo rzeczy i kocham po prostu... Jestem bardzo niewybredna i bardzo wybredna zarazem, ale po prostu jak ktoś gotuje smacznie, to ja mogę jeść na każdym posiłku coś innego przez miesiąc. Jakby totalnie nie muszę powtarzać smaków. Muszę zrzucić sobie na straży. A wcześniej było pytanie. Jeszcze daj mi tam. A ulubione bajki z dzieciństwa. Bajki z dzieciństwa. O Boże, marzenie niespełnione. Zaczarowany ołówek. Zawsze chciałam mieć zaczarowany ołówek. Zresztą bajka to jest jakaś taka bardzo stara. No, ale to jest taka bajka, taka, która leciała w telewizji, a nie taka disneyowska. No właśnie. Znaczy, disneyowską też pewnie jakąś taki zaraz. Powiedziałaś. Ale Boże, zaczarowany ołówek, jakie to było fajne. Możemy uznać, że on już wypłynął, prawda? Ten, czy jeszcze da się mu nie, da jeszcze kilka. A jeśli chodzi o bajki w ogóle, z dzieciństwa nie wiem, ale ostatnio to jestem zakochana w Coco. W Klausie i ogólnie w bajkach polecam iść tropem bajki, które dostały Oscara. To tam są większość jest naprawdę super. Co do bajek z dzieciństwa, ja kochałam bajki. U mnie będzie to na pewno Świat według Ludwiczka, Świat Bobiego. Polecam Świat Bobiego. Odlotowe agentki. Aparatka. Aparatka, total. Myślę, że one już... A zaczarowane, nie, jak on się nazywał? Autobus, taki autobus szkolny, gdzie oni się uczyli, wylatywali do środka człowieka, do kosmosu. Za mądre, stara. Ej, bo one już tak wypływają, to chyba jednak jak było. No to wyłów jednego i spróbuj. Tam z boku ci naszykowałam wszystko. Dobra, zestresowałam się trochę, słuchajcie. Naszykowałaś mnie w sensie to. Tak jest. Dobrze. O Jezu, wiecie, dzięki temu, że jest tu dużo oleju, wygląda. Tak, to ono jest fantastyczne. Czyli jakiś widelec. I sprawdzimy to. Sobie stresuję, że one się rozpały. Ale dobrze, moja. Dobra, dobra. No one nie mogą być niedobre, one muszą być gotowe. No. Zobacz, jakie piękne. No. Ej, są naprawdę piękne. Tak jest? A bym doprawiła ten twarz. No to możemy doprawić spokojnie. Mówisz na farbę. Ale wiesz, możesz... tak, bardzo chętnie. Są tak aksamitne. Oj, pyszne. Ale totalnie można dosolić, no. Wyjmuj. O Jezu, ale to ciasto jakie dobre. No, babciu. A miałam do niej... A, w ogóle jeszcze nie znacie historii. Ja, kiedy odtwarzałam ten przepis, zrobiłam to na potrzeby mojego kanału na YouTubie. Jest to film, który powstał, nie wiem kiedy, z 5 lat temu. I dzisiaj, przygotowując się do nagrania, musiałam tego niestety odsłuchać. Ja mam taki problem, że nie jestem w stanie słuchać siebie na archiwalnych nagraniach czy jakichkolwiek innych publikacjach. Więc po prostu stwierdziłam, że nie będę chociaż patrzeć, tylko wysłucham tej listy składników. A potem wysłałam to do Mai, żeby sprawdziła, czy wszystko ma, bo już stwierdziłam, że ja tego drugi raz nie odsłucham, nie dam rady. No i potem się ze mnie tutaj śmiali wszyscy, no bo jednak to były czasy. Ale przepyszne jest to. Ja teraz dodam soli. Generalnie, słuchajcie, uważam, że farsz do pierogów powinien być troszkę przesolony po to, żeby po prostu po wygotowaniu był jeszcze smaczniejszy. Ale nie wiem, czy robimy więcej z tego, czy na razie zostawimy to i zróbmy te słodkie. Dobrze. Na to? Super. Bo wydaje mi się, że nie ma co, jesteśmy tutaj tylko we dwie. Chyba, że wbijemy. Dobra, słuchajcie, to jest ostatnia szansa na pytanie, to jest 19. Jeszcze były tam wcześniej, przeglądałeś te wcześniejsze, bo tam chyba nie wzięłyśmy wszystkich. Ale możesz sprawdzić. Właśnie, jak jeszcze jesteście, szczególnie nowe osoby i chcecie o coś spytać, to... Tak, poprosimy pytania, szczególnie do Mai, bo nie będzie tutaj zbyt często u mnie w najbliższym czasie. Taki mały szantaż. Poczekaj. Jest pytanie. Jakie plany na nowy rok? Tak ogólnie. Boże, to jest bardzo dużo pytań, tylko... Wow, przepraszam. To jest bardzo dużo pytań, tylko ja je zatrzymałam. Sukienka jest midi. I jest undress code, słuchajcie. Jezus, ja nie zauważyłam, że tu się tyle pytań pojawiło.
Maja, dobrze, a z czym pierogi? Jedne ruskie, te, które ja wymyśliłam, a Maja ma cudowne na, Maja ma cudowne na słodko z wędzoną śliwką. Bajki polecam serdecznie, robaczki z Zaginionej Doliny. No brzmi rozkosznie. Wow, bardzo dużo pytań, kochani. Czy jadę do Owsianej? Chciałabym, ale póki co nie. Boże, ile jest pytań. Wybaczcie, że tutaj tak sobie kucam, ale jest mi o wiele wygodniej. Czy czytałam książkę W pogoni za słońcem? Nie, ale z tego co wiem jest świetna i jest to książka, która mówi o rytmie dobowym, więc dużo polecaję, jak na przykład od Asi Podgórskiej, więc myślę, że to jest dobra pozycja. Czy będzie nowy produkt w nowym roku, e-book, książka? Póki co nic o tym nie wiem, ale ze mną bywa tak, że jest akcja, reakcja, impuls i działam, więc kto wie. Ale na ten moment nic mi tam nie kiełkuje w głowie. Ja robiłam test Gallupa, o którym mówiłam na początku, więc słuchajcie, polecam sobie odtworzyć się, jak już zapiszemy live'a. Maja nie robiła, więc nie podzieli się wynikami. Jest ale mogę podzielić super polski. O, opowiadaj. Test, no. Test Freeze o stylach myślenia. Jest to polska koncepcja i badania naukowe przeprowadzone przez polskich naukowców. I pokazuje on cztery obszary, w których jesteśmy najbardziej rozwinięci i temu są przypisane kolory, ale to nie jest to, co... Jest jeszcze inny, taki zagraniczny test z kolorami, ale to jest co innego. Tutaj chodzi właśnie o to, jak zachowujemy się w grupie, o czym myślimy. Jak, właśnie to jest styl myślenia, ale jakby co decyduje u nas na pierwszym miejscu w podejmowanych przez nas działaniach. Jest bardzo, bardzo fajny, naprawdę. Jak to są jakieś zasady twojego farszu, czy nie? Mojego? Nie. W moim farszu, jeszcze raz powtórzmy, są po prostu śliwki wędzone. A, są wędzone? Nie, suszone. Okay. Boże, suszone. Suszone z cynamonem i z cukrem. Natomiast w jakich sklepach najczęściej się ubierasz? Chyba do mnie to było. Ale no, to mów. Ja bardzo lubię różne marki, głównie polskie. Zawsze boję się, jak o to jestem pytana, że nie wymienię wszystkich tych, które chcę tutaj słowem wesprzeć. Ale na pewno będzie to marka Nago, Elementy, marka Lime i w tym momencie mam zanik wszystkiego. Torby Aleksandra K są super. O, tak. Mam na sobie sukienkę Andress Code, więc to też jest fajna polska marka. Ona jest głównie bieliźniana, ale też ma teraz, myślisz, że to jest dobra ilość. Tak, jak tylko uda ci się skleić. No, także na pewno jest ich kilka więcej. A, jeszcze jest taka marka Aure, którą bardzo, bardzo lubię. Marka Array z fajnymi sukienkami. Dużo, dużo fajnych. Już lecę w dół, bo tam jest dużo nowych... Wow, kochani, wow, dużo tego było. Maja, work hard czy work smart? Możemy je wrzucać? Nie, jeszcze nie. Najchętniej odpowiedziałabym smart, tylko że rzadko kiedy jest tak, że można smart pracować 2 godziny i mieć z tego super wyniki. Szczególnie na początku. Ja na początku. To jest możliwe. Dopiero później, kiedy ma się opanowane inne umiejętności, doświadczenia, systemy w firmie wypracowane. Bardzo chciałabym powiedzieć, że mając swoją firmę, pracuje się 4 godziny dziennie. Ja jeszcze nigdy tak nie pracowałam. Ja prowadzę firmę 2 lata i nie narzekam na jej rozwój, ale wkładam w to mnóstwo pracy. Jednak chciałabym mieć tak właśnie wyrobione procesy, żeby pracować mniej. I tak, jak najbardziej, smart jest, powinno być dewizą i nadrzędnym celem, ale nie zawsze się tak da. Jednak wracając jeszcze i podsumowując, jeżeli mamy coś robić tylko dla robienia tego, to jest to bez sensu, więc też nie ma co się zajeżdżać dla samego zajeżdżenia. No to jest w ogóle częsty case, że wydaje nam się, że jesteśmy bardzo zajęci i zapracowani, a finalnie skupiamy swoją uwagę na rzeczach, które przynoszą mniejsze efekty. Tak. I dużo o tym mówi właśnie książek biznesowych, między innymi ta, o której Wam mówiłam właśnie w tym live'ie. Ja uważam, że nie wyklucza się work hard i smart, można robić obie rzeczy. To ja, jeżeli jesteśmy przy książkach biznesowych, w tym się znacznie lepiej czuję, to super książka, która mówi właśnie o koncentracji i mądrym planowaniu pracy, to jest jedna rzecz.
super o, książka. Świetna, bo to jest one thing, to jest taka tak. Rzecz, okej, ona jest ekstra. Jedna rzecz, druga to jest 80/20. Kurde, nie pamiętam jak, kogo to jest, ale właśnie to jest taka zasada, trochę nieoficjalna, że 80% działań może dawać 20% efektów. Albo, i zwykle tak w ogóle jest. Tak, tak. Że albo, że na przykład 20% produktów, na przykład jakie oferujemy, daje 80% zysków. Więc jeżeli będziemy w taki sposób analizować nasze działania i rzeczy, czy po prostu w pracy, że na przykład poświęcamy na coś mało czasu, ale na tym zarabiamy, a reszta jest po prostu rzeczami tylko, bo nam się wydaje, że są istotne, no to też jest to bez sensu. Więc to jest jedna sprawa. Z biznesowych, fajnych, nie wiem, czy tutaj jeszcze coś mam, żeby szybko się wesprzeć. O, ale takich bardziej inspirujących biografii, nie Nike, czy nie wiem, Billa Gatesa, takich tradycyjnych, to nasz polski świetny startupowiec i teraz anioł biznesu, Lech Kaniuk, Siła Pędu, świetna książka. No, a propos tego pytania, od którego wyszłyśmy, czyli właśnie work hard czy work smart, ja uważam, że to nie jest albo-albo. Można pracować mądrze i dużo, ale nie trzeba wtedy pracować dużo i myślę, że warto też trochę jako całe społeczeństwo walczyć z tym, że każdy człowiek musi być zaharowany, żeby pewne efekty osiągać. Ja raczej jestem, chciałam powiedzieć, że jestem raczej zwolenniczką tego nieprzepracowywania się, tylko że finalnie wcale nie jestem tego przykładem, więc bardziej jestem takim teoretykiem, który sobie wmawia, że mało robię, ale po prostu też wynika z jakiegoś takiego wewnętrznego krytyka, mam wrażenie. Ale staramy się, ja myślę, że jakbyśmy się wszyscy starali pracować mniej, to bylibyśmy szczęśliwsi, więc ekstra. Ja tutaj jeszcze widziałam bardzo dużo pytań. Przepis umieszczę na pewno w opisie, jak będę zapisywać live'a. A tak, test się pisze Fyry i Sy. Tutaj ktoś napisał, więc super. Poczekajcie. Czy będzie udostępniony przepis? Tak. Który pakiet polecamy testu Gallupa? No ja polecam ten pełny, bo mam tylko taki, więc... Więc, ale w ogóle każdy test z omówieniem jest znacznie lepszy z mojego przynajmniej przykładu. Też tak uważam. Przykładu. Jeszcze dodatkowo, jak ktoś ci też go zdeportuje. Tak, bo często my mamy takie przeświadczenie, że wyniki testów osobowości, myślenia i różnych takich mogą powiedzieć, jesteśmy źli, coś ze mną jest nie tak. A wcale tak nie jest. Każdy wynik jest dobry. I no, takie bardzo cienkie zrobiłyśmy, albo dużo farszu. Dobra, dadzą radę. Ale wrzucamy? Tak, już te wrzucamy. Tak, trzeba to jakoś zakleić. Ja naszykuję drugi talerz na... Tak. Ja myślę, że na tym powinniśmy zakończyć w ogóle, że już nie rozwałkowuj tego kolejnego. No co? Już nie rozwałkowuj tego kolejnego. Pytanie do Mai. Czy masz ulubionego malarza i okres w sztuce? Śmiałaś się, bo to jest twoje najczęściej zdawane pytanie. Tak jest. I niestety średnio go lubię, bo nie umiem na nie odpowiedzieć. Bo czym więcej wiem i czym więcej się uczę się o 4 sztuki już od 12 lat, więc całkiem długo, to tym więcej artystów, malarzy mi się podoba. Ja w każdym okresie tak naprawdę, w każdej epoce mogłabym wymienić artystów, których lubię, ale żeby nie było, że tak gadam i nic, żadnych przykładów. Żaden ci się nie podoba. To na przykład jeśli chodzi o renesansowych artystów, to uwielbiam Botticellego, Dürera, Manejka, Rogiera van der Weydena, Fra Angelico, pamiętasz to dziełowy, Prado, to jest w ogóle mistrzostwo. Potem barokowych, no to Vermeer, właśnie Peter de Hoogh, w ogóle od martwych natur niemalże wszyscy. No tutaj można by było dużo wymieniać. Później w klasycyzmie swojego ulubionego, nie mam, a nie, w sumie w akademizmie mam bardzo... Mnie strasznie rozczulasz. Powiedziałaś już 25, wypalasz. Alma Tadema, fantastyczny. Później... Później na przykład Soroya, taki mniej znany artysta, bardzo ważny, luminista hiszpański, właśnie z Walencji, którego też widziałyśmy w Prado, tak. Te dzieci takie na plaży. Tak, one są chyba już, słuchaj. O, no to byłaby. Więc tutaj dużo potem, robimy duży przeskok i może to być po
chociażby Rotko i w ogóle wszyscy abstrakcjoniści. Helena Frankenthaler, Clifford Steele. Sprawdzisz, czy to jest dużo. Tak, chyba nie chcę ich za wcześnie tutaj reanimować. Kara, czy chciałabyś kiedyś organizować jakieś swoje wydarzenie, eventy? W tym momencie wystarczy mi, że chodzę do Mai na eventy. Myślę, że dla mnie trochę każdy podcast jest takim eventem dłużej, który organizuję, więc zdecydowanie lepiej się odnajduję w eventach jako gość, bo jest to na pewno ogromny też stres i odpowiedzialność za całą atmosferę i bardzo to podziwiam. Tak. Bardzo, bardzo podziwiam. Jeżeli polecasz. Tak. Ten farsz to jest niebo, co? Dobra. No. Ale nie wiem, czy zakurczo gotowałyśmy, czy grubiej zrozwałkowane. Moim zdaniem jeszcze muszę się pogotować chwilkę. Szkienka Andreską, słuchajcie. Maju, skąd ta piękna bluzka? And other stories. Czy przyszło wam kiedyś przez myśl stworzenie swojej własnej kawiarni sklepu? O matko, ja to już miałam tyle pomysłów na takie rzeczy. Pierwszy pomysł na kawiarnię miałam chyba na pierwszym roku studiów, nawet chciałam się zatrudnić w kawiarni specjalnie po to, żeby zobaczyć, jak ten biznes funkcjonuje. Serio. Ja pracowałam w kawiarni. Nie robiłam. Znaczy nie otworzyłam kawiarni, bo byłoby ciężko mi to pewnie teraz poprowadzić, ale teraz taką przestrzenią, w której możemy gotować i robić tak, sobie mnóstwo jest właśnie... Ja też tak właśnie myślałam, zanim pracowałam w gastro przez kilka lat na studiach i zrozumiałam, że jest to maksymalnie trudne biznesowe przedsięwzięcie, z którego lubię też korzystać jako konsumentka. Ale z którego nie można wyjść jako właściciel. No, jest to dziecko po prostu, myślę. Maja, czy wyjaśnisz szybciutko to, że malarzami byli prawie sami mężczyźni, czy się mylę? Szybko tego nie wyjaśnię, ale bardzo zapraszam na mój webinar o sztuce kobiet. Wtedy wyjaśniam, czym było to spowodowane i co zrobić, żeby kobiet artystek było więcej. A kobiety artystki były jak najbardziej, tylko trzeba o nich więcej mówić. Ale nie, naprawdę, bardzo byłaś na tym webinar chyba o kobietach artystkach, czy nie? Właśnie nie. No, ale... Myślisz, że on... Tak, już są dobre, bo ja zjadłam nic smakowo, nic nie powiedziałam. Tak, no platforma Poza Ramami albo po prostu strona Poza Ramami.com. Polecam. Było jeszcze jakieś pytanie, na które chciałam odpowiedzieć, słuchajcie. A, czy ostatnio się zmieniły jakoś moje nawyki żywieniowe? Zdecydowanie tak i czasami o tym wspominam na przykład w poprzednim live'ie, ale szykuje się 24 stycznia bardzo fajny odcinek podcastu właśnie o tym. Wspólnie z Marysią Przybyszewską będziemy rozmawiały o tym, jak być właśnie odpowiedzialnym roślinożercą, który podchodzi do tematu z umiarem, że tak powiem, bardzo enigmatycznie. Właśnie chciałabym spróbować jakiegoś, może tego tutaj, takiego mięciutkiego, co na to. Możemy chyba wyłączyć tego, ten palnik. Słuchajcie, my powoli się z wami żegnamy. Naprawdę, musimy teraz usiąść i zjeść. No. Więc jest, jak one pachną. Chciałam dać ci pomachać, ale dobrze. Ale smacznego. Ja się na końcu nie już ja wiem. Dobrze, spróbuję teraz. O, jakie one są pyszne. O, matko. Zróbcie je, serio. To jest takie proste w ogóle. No, tu nic nie musicie robić z tym farszem. Lepsze niż prosić tego nami. Dobrze, słuchajcie. Myślę, żegnamy, bo jesteśmy tutaj już z 19:19 prawie. Mam nasze pierogi, które może trzeba na chwilę podgrzejemy, może jeszcze je wam zadać. Tak, ale może pokażę mi jeszcze raz. Tak. Każda ze swoim farszem. Tak, mogłybyśmy to jeszcze polać. Moglibyśmy to jeszcze polać oczywiście jakąś cebulką, masełkiem, skwareczkami. Śmietanką. Śmietanką, cukrem i tak dalej, i tak dalej. Ale po pierwsze ten przepis na ciasto jest bombowy. Po drugie Mai farsz jest prosty i genialny. A ten mój naprawdę uważam, że smakuje jak pierogi ruskie, więc tak jest. Kończąc, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za obecność. Live będzie zapisany i życzę wam oczywiście super tego czasu jeszcze do świąt i samych świąt i zapraszamy po prostu do naszego wspólnego odcinka podcastu w poniedziałek, jeżeli macie ochotę nas jeszcze dalej posłuchać. Także ja po prostu bardzo dziękuję za tą przestrzeń tutaj, bo tak super się gotuje w
prawdziwej kuchni z prawdziwą lampą i miło mi się, że do tego towarzysza. Jakoś tak raźniej. Nie mam wrażenia, że po prostu przez godzinę mówię do siebie. Więc tak dobrze porozmawiałam sobie z Tobą. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i co? Smacznych świąt Wam po prostu życzymy i myślę, że warto jest przełamywać się i próbować przygotowywać potrawy wigilijne, bo tak jak ja nie lubię pierogów, tak dzięki Maji zobaczyłam, że to jest w sumie całkiem proste, a bo właśnie róbcie to razem i miejcie cudowny czas z bliskimi. Dokładnie i w każdej sytuacji polecamy wspólne gotowanie, bo to jest dwa razy więcej przyjemności. Tak, i teraz, a my po prostu idziemy jeść, więc tak. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy. Żegnamy się i widzimy się w poniedziałek w podcaście, tak, a live dopiero w nowym roku. Także lećcie do Maji po więcej sztuki i ze mną, wiadomo, widzimy się regularnie. Także ja lecę się odłączyć. Wesołych świąt, kochani, i cudownych, pysznych pierogów. Pa!